klan, chyba jakieś widmo, który jest w topce, a totalnie tam nikogo nie ma. Siema, siema, Tajtori! W dzisiejszym odcineczku specjalnie przylogowałem się na moje drugie stare konto, Król Tori II, żeby pokazać wam najdziwniejsze klany na świecie. Te klany serio nie są w ogóle normalne, mają wiele takich tajemniczych rzeczy, niektóre z nich są też mega śmieszne, dlatego mam nadzieję, że miło wam się będzie oglądało ten odcineczek. Nie mogę być na moim głównym koncie, ponieważ no tutaj, żeby pokazać wam te klany, muszę zmieniać lokalizację. No po prostu mieć inny ustawiony kraj, a na głównym jednak mam klan, który jest wysoko w topce polskiej, więc nie chcę jakoś zmieniać lokalizacji. Myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawie i warto oglądać ten odcinek do końca, bo wielu z tych klanów na pewno też nie wiedzieliście. Ale dobra, zanim zaczniemy, proszę każdego szybciutko zostawić łapeczki w górę pod tym filmem. Zróbmy tak, że każdy, kto zostawi lajkacza, to jest moim spokoziomkiem. Więc możecie zostawić łapeczkę w górę i będzie mi naprawdę bardzo miło. Oprócz tego też subskrybujcie mój kanał, warto być na bieżąco z kanałem, bo wbijamy tutaj mordeczki 40 tysięcy subskrypcji. Niedużo brakuje, jakby każdy teraz, kto ogląda, zostawił, to na pewno by się udało. A jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to napiszcie w komentarzu, o której godzinie oglądacie ten film. Z chęcią przeczytam, bo jestem w sumie ciekawy i postaram się każdemu przypiąć. A teraz nie przedłużam już tego wstępu, no i lecimy z tematem! Okej, jakaś topka SL i tutaj znalazłem taką jedną bardzo ciekawą rzecz, jeden bardzo ciekawy klan. On jest bodajże gdzieś tutaj na 80. miejscu, coś koło tego, więc dajcie mi chwilę tutaj do niego zjechać i już wam pokazuję, bo kurczę, powiem wam, że jest to ciekawe. Okej, to jest ten klanik. Oczywiście jest on tutaj bez nazwy, ale nie samo to w nim jest dziwne. Nie dość, że ten klan jest bez nazwy, to jeszcze tutaj osoba dowódca jest bez nazwy, zobaczcie. Czyli typek jest tutaj specjalistą po prostu w robieniu wszystkiego bez żadnej nazwy. Tutaj ma pusty nick bez niczego i tak samo jego klan jest też bez niczego, no więc nie mam pojęcia, jak nazwać ten klan, ale ma on czerwoną ikonkę tutaj właśnie z kaktusem, no i w tej topce akurat znalazł się w topce, w tego kraju oczywiście. Jest tutaj gdzieś, tak jak widzicie, na 80. miejscu. Trzy osoby, jeden z nich właśnie tylko nie ma tego niku. Fajnie by było, gdyby tak po prostu wszyscy nie mieli, nie? Taki klanik, że nikt totalnie tutaj nie ma niku, ale no generalnie i tak spoko, że i nazwa jest bez w ogóle żadnej nazwy. Dziwnie to brzmi. I ziomeczek też nie ma żadnej nazwy. Tak fajnie się to złożyło. Dobra, teraz już coś naprawdę grubego, bo zmieniłem topkę, w ogóle zmieniłem kraj na jakieś AX. No i zobaczcie, tutaj jest pierwszy klanik. Jak widzicie, tutaj drugi ma 97 na 100 i ma tam ponad 1 600 000. Tutaj jest pierwszy klanik i jak widzicie, jest tutaj 1 na 100, a w klanie jest ponad 2 miliony pucharków. Więc pewnie zapytacie, jakim cudem, jak jedna osoba może mieć ponad 2 miliony pucharków. No właśnie, to jest trochę dziwne, bo wiecie, zobaczcie, klikniemy sobie w to i tutaj rzeczywiście jest ta jedna osoba, tylko że ona ma 481 pucharków, a nie ponad 2 melody. Więc no ja nie mam pojęcia, o co tutaj z tym chodzi. Cały czas, jak widzicie, czy odświeżam, czy nie, to tutaj pisze, że jest 2 miliony 100 i są pierwsi w topce. A w środku sobie siedzi jeden cypek, który ma 481 puszek. I w ogóle klanik jest na zaproszenie, mega dziwna rzecz, no bo kurde, nie ma tak mieć 400 pucharków, być samym w klanie i mieć sobie klanik, który jest pierwszy w topce. Nieważne, że to jest jakaś topka AX, bo ona, jak widzicie, też całkiem wysoko stoi. Tutaj jest no słabsze oczywiście od polskiej, ale też tutaj osoby mają ponad milion pucharków w klanie, więc to troszkę naprawdę śmieszne. Tutaj jest zresztą podobnie, bo widzicie, 3 na 100. No i też tutaj jest trochę zlagowane, więc ja nie mam pytania, o co z tym chodzi. Naprawdę mega dziwna sprawa. Tutaj w ogóle jest 0 na 100 od razu. Ta topka cała jest jakaś w ogóle mega dziwna. Zobaczcie, 0 na 100 WRFL Turk Pro. I rzeczywiście nikogo nie ma. Klan chyba jakiś widmo, który jest w topce, a totalnie tam nikogo nie ma. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale okej, no pff, no jak mogę to skomentować inaczej. Szczerze, widziałem już coś takiego wcześniej, ale kurde, myślałem, że powoli będą to ogarniać i usuwać. A to dalej to samo, że wiecie, jest 0 osób, a oni są w topce i to bardzo wysoko i pokazuje, że mają 1 300 000 pucharków. Nie wiem, naprawdę mega dziwna rzecz. Bo jeszcze rozumiem, jakby była naprawdę ta jedna osoba, tak jak to było tutaj u góry i się zlagowało, ale tu jest 0 osób, no come on. Kolejny klanik, który w sumie ma 0 osób, jest tutaj znowu, Start Dust Galaxy. Tak jak wam mówiłem, topka tego kraju jest naprawdę mega dziwna. Zaraz jeszcze dokładnie wam pokażę, co to jest za topka. My tutaj jesteśmy na 17 miejscu w tym Scarpety Spike'a, ale to jest mój, wiecie, jeden ze słabszych klanów. DHE80T, coś tam, coś. Ej, to akurat jest straszne. Ten klan akurat jest mega straszny. Zobaczcie w ogóle tą nazwę. Nie mam pojęcia, co tutaj pisze. To jest jakiś znak chyba krzyża czy coś, bo raczej te to nie jest, nie wiem. Tu jest coś. O Boże, ja się boję, co tam pisze w ogóle, nie? To jest serio straszny klan i nie wiem. Te minki w ogóle płaczące. Kurde, ten klan jest mega straszny, to muszę przyznać. Zjadę na dół, zobaczcie, czy jeszcze tutaj gdzieś nie ma czasem takiego klaniku, który miałby 0, czy coś w tym stylu. No ta topka, no, kolejny, Liza Kilona, tym razem polski klan w tej topce. Co on tutaj w ogóle robi? Pusty klan jeszcze nazwali. Czyli typowo, ktoś tutaj widzi, że nikogo nie ma, ale widzi, że jest w topce. Ej, co jest grane? Czyżby to ktoś planował, że sobie coś takiego zrobi, że wiecie, wejdzie i wyjdzie, a on dalej jest w topce?
No what the fuck, tu nikogo nie ma w tym klanie. Nawet se nazwali pusty klan Lizaki Leona, no i się tutaj nie spodziewałem. Coraz bardziej mnie zaskakuje ta topka, serio. Czy ktoś to jeszcze w tej topce taki będzie? Miejsc trochę mamy, więc na spokojnie może być. Kolejne torneo 3VS3JR. Ile jest takich klanów, w których nikogo nie ma? O matko, nie wiem, nie mam pytań, serio. W szoku jestem po prostu, że coś takiego dalej istnieje i to w tak dużej ilości. Trafiłem na mega jakąś chorą topkę. Tu jest mega fajna nazwa. Bo ST jest właśnie na fioletowo, a reszta jest tak, ale no nie zmienia to faktu, że tu też nikogo nie ma, nawet nie ma opisu. Tu wszystko jest otwarte, no nie wiem, tu nic nie działa totalnie. Ja nie mogę, o co z tym chodzi, no halo. Co jest grane, w ogóle tu jest dużo też tych polskich klanów, Koksy, Nidzickie, jakieś coś innego. Tylko to jest najbardziej chyba przerażająca topka, jaka istnieje w Brawlu, bo widzicie, ile tutaj jest takich widmo klanów dziwnych, ile tu jest jakichś takich różnych podejrzanych, mega w ogóle strasznych klanów, no to jestem w szoku. Kolejny, Les Gens Bones. Tu można by było liczyć te klany z zerowymi członkami, kurczę, chyba już w dziesiątkach, nie? Coraz więcej tego jest, ja nie mogę. Chyba już tyle, mam nadzieję, że to już będzie koniec, nie będzie tutaj kolejnego zera. Zlecę se na dół jeszcze szybko. No, już tutaj więcej nie ma zera, ale no kawan, to było straszne. No i dobra, długo nie musiałem szukać dalej, bo teraz jestem w jakiejś znowu innej topce w innym kraju, skrót to jest AS. I zobaczcie, klan Mandarinki. Raczej polskie to nie jest, bo jakby to było polskie, to by było mandarynki. Oczywiście tutaj chodzi o ten owoc i nie mam pojęcia, jak on dał właśnie te takie jakby mandarynki przed to. Co z tego, że to wygląda jak cytryna czy coś, ale no takiej emotki nie ma. No zobaczcie sobie swoje telefony i takiej emotki nie znajdziecie, że tak wyglądającej. Więc nie wiem, no musiał to jakoś kopiować i wkleić, ale ogólnie to wygląda jak narysowane, nie? Więc to też dosyć ciekawe i raczej niespotykana rzecz, więc okej, kliknę sobie, zobaczę ten klanik w środku. Nieźle to wygląda, jeszcze ta emotka taka z kapeluszem, też jakoś bardzo nie kojarzę, no ale dobra. Kto tutaj jest dowódcą, bo to mnie ciekawi, kto wpadł na... O, mandarin, tu jest dużo mandarynek w ogóle kolejnych, patrzcie, jest to członek. Sosiopi oczywiście musiał być, ja tutaj dowódcę chcę znaleźć, bo dowódca mnie ciekawi, tak lecę szybko, pewnie go pominę. Więc poczekajcie, dajcie mi chwilę, panda, czekajcie, panda, co ty robisz w mandarynkach, w ogóle czemu pandy są wszędzie? Oczywiście to nie ten panda, ale no śmiesznie się tak złożyło. No to dajcie mi chwilę, ja znajdę dowódcę i wam pokażę. Aha, dowódcą jest Benik. Benik nie ma nic takiego specjalnego wniku związanego z mandarynkami, myślałem, że będzie jakoś bardziej czy coś, ale no i tak klanik dosyć specyficzny i raczej takiego drugiego nie spotkacie. No dobra, no to jak już mówimy o nazwach, to wytłumaczcie mi, jak taki ktoś, nie wiem kto, stworzył taki klan o takiej nazwie. Kanka mi ten taki dziwny znak zapytania w, nie wiem, czworokącie. Naprawdę wygląda to, wow, niespotykanie i to już bardzo. Nie dość, że jest fioletowe, to jeszcze tak fajnie ktoś to zmontował, patrzcie. I ten znak zapytania w środku jakby ma taki... No do końca nie spokolorowane na to czarno i widać troszkę niebieskiego tła, które jest za tym. Wow, to jakiś ziomeczek pizza i hamburgery też ma w takim stylu. Ja nie wiem, co oni w tym kraju se robią, ale takie dziwne mają te emotki strasznie. No wow, przecież to nie wygląda jak emotki z telefonu czy coś, tylko no inaczej dużo, to jakby takie rysowane coś, więc nieźle, nieźle. Dobra, zmieniłem już kolejną topkę, tak sobie jadę, no jest dużo klanów, które mają tam 0 na 100 czy coś. Ale no znowu tu jest panda, halo, panda family, czemu my się wszędzie spotykamy, panda? Co jest grane, w każdej topce gościu jesteś. No na przykład tutaj widzicie I Love Brawl znowu z zerem. Dużo jest tych właśnie klanów, o tutaj kolejny, które mają 0 pucharków, ale już wam ich nie będę pokazywał, bo już to wcześniej wam pokazywałem, teraz szukam takiego czegoś innego, jeszcze bardziej ciekawszego. Nie chcę nic mówić, ale kolejna topka i kolejny panda. Kurczę, chciałem wam pokazać jeszcze taki jeden klanik, ale nie umiem go niestety znaleźć, kiedyś pamiętam, że był. On miał taką mega dziwną nazwę, że miał kreski pomarańczowe długie zamiast niej, ale no nie umiem go znaleźć niestety. No i mam od razu tutaj do was prośbę, jak dotrwaliście do tego momentu, bo ogólnie wy pewnie też macie dużo takich jakichś ciekawych, tajemniczych klanów, których ja nie znam. I jak właśnie macie takie dziwne klany, o których mógłbym nagrać odcineczek, to napiszcie mi o nich na moim Instagramie Torniety, bardzo was proszę, wtedy będę miał fajny odcineczek i podziękuję wam właśnie za to na filmie. Tylko żebyście mi nie podsyłali na przykład klanów, które teraz pokazałem. Nie mówię, że tych samych, tylko że tego samego typu, że mają 0 pucharków czy coś. No bo to już pokazywałem, więc tego raczej już nie będę drugi raz pokazywał. Tylko coś, czego nie pokazywałem, ale coś, co jest wyjątkowego, nie? Wiecie, o co chodzi? Takich klaników jest dużo, więc myślę, że możecie mi je podesłać na mojego Instagrama Torniety, gdzie za niedługo też wleci dużo różnych foteczek. No polecam po prostu każdemu wbijać, no bo warto. A ja dziękuję bardzo każdemu za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało, doceniam każdego, kto tutaj dotrwał. Zostawcie łapeczkę w górę i subika, jak jeszcze tego nie zrobiliście. No ja się już będę z wami żegnał. Widzimy się w następnych filmach, mordeczki. Siemanko wszystkim, cześć!